Dzień dobry Państwu, kochani moi. Oglądałem w telewizorze taki program o panu, jak na jego mówią, nie Łotra, ale ten, inaczej mówią, o Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska, że przychodzi rocznica na Westerplatte w Gdańsku, a on sobie nie życzy sobie, ażeby wojsko reprezentowało Westerplatte. Szanowny panie prezydencie Adamowiczu, Pawle Gdańska, pan zrobił, tak powiem, po świńsku. Po świńsku zrobił, proszę pana, z tego powodu, że wojsko polskie było, jest i pozostanie. Harcerz polski był w czasie wojny, tylko harcerze pomagali dla wojska roznosić ulotki i tak dalej, a nigdy nie brali za karabiny i nie strzelali, bo to byli dzieci są. I harcerze są tylko do tego, do roznoszenia ulotek, wiadomości i tak dalej. Co wojskowy powie, to od punktu A do punktu B musi harcerz donieść wiadomość tylko. Albo tu w pamięci zapamiętać, albo mieć zaszyfrowaną kartkę, i żeby wróg nie odebrał kartki, tak donieść do innego pułku wojskowego, żeby ta kartka, wiadomość, dotarła. I szanowny panie prezydencie, wiele razy słyszałem ja, że pan postanowił, żeby odczytywali apel poległych harcerze. Nie. To mi się nie podoba się. Apel poległych powinno odczytywać wojskowy. Z wojska wybrany. I powinno stać na baczność, tak jak zawsze, i odczytywać głośno. I to wojsko dobrze robi, odczytuje. Ja wystąpię do pana z pismem, z protestem. Zdobędę adres Gdańska, Urzędu Miejskiego, tam gdzie pan polityczne to jest, można nagrywać. Siedzisz i proszę pana, wie pan co? Ja się jeszcze dowiedziałem o panu. Jeszcze coś mam na pana. Masz pan 15 mieszkań, 60 kont bankowych, i jeżeli wojsko nie będzie na Westerplatte, to możemy panu jeszcze mieszkanie dołożyć. Będzie 16 mieszkanie w Berezie Kartuskiej. Tam będziesz pan miał 16 mieszkanie. Z tego powodu nie obraź się pan, panie prezydencie Adamowiczu, Pawle, z tego powodu, że minister obrony jest ważniejszy od pana. Pan jest tylko prezydentem miasta, a nie Polski. Może pan powiesz, że nie ma prawa uczestniczyć prezydent Polski, Andrzej Duda, albo premier, albo jeszcze jakiś minister, bo już jeden minister jest wykluczony. Minister Obrony Narodowej i wojsko całe nasze. Nie, wojsko nie będzie wykluczone, panie Adamowiczu. Wojsko przybędzie, stanie normalnie, a harcerze będą stali z boku, mogą tylko zaciągnąć wartę razem z żołnierzami przy pomniku. A nigdy, nigdy nie odczytywać apelu. Nigdy. Bo nie wypada, żeby harcerz odczytywał apel poległych. Poległych odczytuje kto? Wojskowy. Wojskowy. I wojsko odpowiada
cześć im pamięci. I harcerze mogą odpowiadać, to też tak samo. Albo inaczej odpowiadają. Polegli na polu chwały. Krzyczy. Tak odpowiadają. Krzyczy. Szereg wojska i harcerza. I marynarza. I ja bardzo proszę pana, panie Pawle Adamowiczu, zmień pan te zdanie, bo jeszcze jest czas dla pana. Dziś jest 11, tu zbliży się coraz bliższa rocznica, ale możesz pan prędko zmienić zdanie. Możesz pan napisać pismo do ministra obrony narodowej i możesz pan powiedzieć, że zmieniłem zdanie po apelacji. Możesz pan wymienić moje nazwisko, ja się nie boję, panie prezydencie, miasta Gdańska. Upoważniam pana do tego na YouTubie, wszędzie. I jeżeli pan nie zmienisz, albo ja przyjadę do pana, albo proszę pana, coś będę robić z panem. Dlatego, że albo zaproponuję mu co jak ja wymieniłem, mieszkanie 16 będzie o panu. Ale te mieszkanie pan się dowie się, jak to będzie. Jeszcze sprawdzimy co. Skąd pan masz te 15 mieszkań? Skąd pan masz te 60 kont bankowych? Niech pan jeden w banku, człowiek, każdy jeden w banku może mieć konto, ale nie 60. 60 bank nie ma. I szanowni państwo, kochani, na razie tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia.